Szanowni Państwo, wraz ze zmianami w raportowaniu spółki zostaje wprowadzony kontroling na budowie. Najważniejsze będzie analizowanie odchyłek kosztów, harmonogramu, ilości i jakości. Trzeba uciekać. Pierwszy raz miałem rozliczyć budowę przed działem kontrolingu w dużej korporacji budowlanej. Byłem posrany. Ja, młody kierownik z prowincji, zostałem poproszony o przyjazd do siedziby firmy w Warszawie w celu rozliczenia budowy, którą prowadziłem. Budowa była za Lublinem. Zamiast jechać w kierunku stolicy, miałem zamiar porzucić wszystko i uciec gdzieś daleko, żeby nikt mnie nie znalazł. Nie miałem pojęcia, czego się spodziewać, ale wyobrażenia podpowiadały, że tam, w Warszawie, będę w potrzasku, bez wyjścia. W biurze, w biurowcu, pozostawiony sam sobie. Rozstawieni po rogach pracownicy działu kontrolingu na przemian będą mi zadawać śmiertelne rany, gdy tylko zauważą minimalne przekroczenie zużycia betonu czy stali. Ostatecznie pracownicy działu kontrolingu okazali się wyrozumiali. Już po kilku dniach spędzonych w Warszawie mogłem wyjechać z rozliczonym kontraktem. Kierownik budowy dostał absolutorium. Ale co mnie to nauczyło? Przede wszystkim, że na budowie kontroling można przeprowadzić w zupełnie inny sposób, bez stresu i bez wyjazdu do stresującego wyjazdu do Warszawy. Po prostu. Można tą kontrolować sobie tą budowę samemu i to na bieżąco. I co należałoby kontrolować? Moim zdaniem co miesiąc należałoby sprawdzić rozliczenie materiałów, czyli podliczyć, które materiały zostały wydane, na co i jakie jest ich zużycie. Robiliśmy kiedyś takie zestawienia i wychodzi, że jeżeli materiałów się nie kontroluje, to zużycie przekracza te dopuszczalne, czy te zakładane o około nawet 20%. Wyobraźcie sobie, 20% materiału idzie gdzieś, zostaje zniszczonych, skradzionych, zagubionych. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Kolejną rzeczą, którą należałoby skontrolować, to jest wydajność ludzi i sprzętu. Na tym przejechały się nawet duże firmy. Jeżeli sprzęt nie jest kontrolowany i wydajność tego sprzętu nie jest kontrolowana na bieżąco, to po kilku miesiącach może się okazać, a najprawdopodobniej się okaże, że budowa jest w czarnej dupie. Koszty przekraczają znacząco te, które były zakładane. Więc należałoby to skontrolować co miesiąc. Co się dzieje, jakie były założenia, ile wynosi rzeczywisty czas pracy sprzętu i pracowników i ewentualnie sprawdzić te założenia, czy są poprawne, skorygować. No i trzecią rzeczą, którą należałoby kontrolować na budowie na bieżąco, to są sprzęty, narzędzia z wynajmu. Mówię tutaj o szalunkach, rusztowaniach, przeróżnych sprzętach z wypożyczalni. Tutaj też koszty takiego wynajmu mogą położyć niejedną budowę. Jeżeli to nie zostanie skontrolowane co miesiąc, jaki był założony czas wynajmu szalunków, dlaczego te szalunki jeszcze są na budowie, a nie zostały zdane, to jak mówię, to jest potężny koszt, który położy każdą budowę. Podsumowując, trzy rzeczy, które należałoby skontrolować na budowie na bieżąco, to jest rozliczenie materiałów, kontrola wydajności pracy sprzętu i ludzi oraz kontrola wynajmu
sprzętu i maszyn z wypożyczalni. To są te trzy rzeczy, które należy kontrolować co miesiąc, regularnie. I wtedy będzie dobrze. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. A jak wygląda kontroling na Twojej budowie? Napisz w komentarzu.